Siemka! Witajcie w kolejnym odcinku Simowie do wzięcia w The Sims Simowie do wzięcia. Jak? Simowie do zięcia. Wzięcia. Ja w ogóle się przez chwilę jąknąłem. Jest ze mną dzisiaj Nixonik. Dzień dobry, jedyny w swoim rodzaju. O! Kowekwiat już na powitanie jest pokazał Bogusia. Tota. Bogusia już wszystkim rozdaje prezenty na święta. No ja śpię. W dzisiejszym odcinku to jednak zrobię małe. O. Dobra, tak nie będzie. W dzisiejszym odcinku planuję zrobić pozbycie się tej obawy. A Piotrek chciał, żeby jego Mikołaj poszedł. Słucham? Piotrek? Ty. Chciałeś, żeby twój syn poszedł pozwiedzać. Co mnie wzięło na mnie przysiadł w kuchni. Przez tą cechę chyba. Do woda ją dodam. Gdzieś dobrze wpisuję. Nie, Jezu, nie tak. Kiedy mamy grzejnik? Dodawałem go, przecież. Od czego się pierciarski stałeś? Ten, po randce to. Aha. Czekaj, bo nie mogę ogarnąć. Flacha, kurde. Nie mogę ogarnąć. Useko. Czyżby mi się... Przecież ja mam tą stronę, co jest grane z tym? O Jezu, dobra, gdzie wpisuję to? To się tak wpisuje, tą cechę, ja... Ale żebym zepsuł. Nie tak. Odcinek, mam nadzieję, dalej leci. Tak. Okej. Okej, sprawdźmy. No, cały czas to jest. Czyli tak. Okej, mam dodaną. Teraz najgorsze jest to, żeby pozbyć się tego, muszę poczekać, aż dostanie on nagle tej obawy tutaj. Kuzia, w ogóle zapomniałem włączyć nagrywania. Włączyć minutnik, ale to już siły. Dobra, patrzę, godzina. A to w Simsach burza. Faktycznie, tak słyszałeś takie... Mi się wydawało, że to nagle u nas. Myślałem, że to gdzieś mnie w pokoju coś się dzieje. Ja też. Same może do siebie? Mi się lato przypomniało z burzą. Co ona do mnie napisała? Nie wiem. Twoim zdaniem Izumi Okada to osoba bliższa. Jakaś... tak, warto spróbować. Zniszczę ci związek z Summer. Tego byś... A to jako przyjaciółka. Nie wiadomo. Tyle pójdą ten. Na ślubny kobielec, kurde. Ty nie skorzystałeś, to ona skorzysta i te milion kurde kasy weźmie dla siebie, co on zagarnie. Natrafia i tą to sprzeda gdzieś na jakimś czarnym rynku. Jezu. Okrutne. O, poczta. Co to było, sortuj śmieciową pocztę? Nie wiem. Aha.
A ja od razu poszło. Ale dziwne, nie było wcześniej tej interakcji, bo mi się. Jezus. Kurde. Jeszcze jedno tylko. Jezu, ale burza. A mój sim jest... To teraz same do mnie. No i to jest ciężko. No dobra, idziemy twoim simem na tego. O Jezu. Chociaż z tymi potrzebami to jest ciężko. Mnie zastanawia, czy krowokwiat może zjeść tylko simu, którym gramy, czy może zjeść tych sim w okolicy. Pamiętam, że w dwójce miało się ten krowokwiat, to on mógł zjadać. Tak, to prawda. Nie wiem jak tutaj. Też nie wiem. Ale tutaj lepiej go kamić, bo po trzech dniach czy po dwóch dniach to się szkielet z niego zrobi. Ładna ozdoba. Ja dalej czekam, aż oni w czwórce zrobią dodatek z gwiazdami, jak był w trójce, że muzyka normalnie była i tak dalej. Ja uwielbiam kariery muzyczne. No, pamiętam to. O, mój zaraz kończy. Wraca. O. Aha. Okej? Okay? Ja się pokłóciłem z Bobem? Okej? Okay? Chyba w miejscu Bobem. Pracy. O kurde, ty masz już swojego tego, enemy. Może ej, ale oni to do musieli dodać, bo tego nie było. No. Okej. Okay. Jezu, ja dalej, ja muszę znowu czekać, aż zniknie mi to. Ty dalej dęsi w tej kuchni. O. Znowu. Chociaż mogę na razie schować tego kwiata. Na wszelki wypadek. Żeby na mnie nie szedł z tego świata. O, trzymaj go w kieszeni. Znaczy... Musi być śmiesznie trzymać w kieszeni, kurde, krowę kwiata, nie? Umieszczę go w posażeniu. Ma twój sim. A mój? Jeszcze nie dostał tego. Aha, zepsuło się. No i to zejdzie. Kurde, no. Ej, co jest genem? Przecież to powinno być teraz. Idzie. Jak zwykle, jak poza nagrywanie byłoby spoko, a teraz to gra już robi się kusa. Klasycznie. Właśnie, musisz książkę, czytałem jakiś artykuł pisać. Okej. Okay. Work potrzebne. Pieniądze, same nie zarobią. Tymczasem 200 tysięcy na koncie, ale to na chatę ma być. Chyba. No. Które chcesz? O kurde! Oświecające zacenie pisa... A dajesz. Za 1200. Piękne pieniądze. Pieniądze na ziemi nie leżą. Dobra, to rozmawiam teraz z klientem. Siutam, że prawie o północy.
Spróbuję zrobić tego, że wejdę pewny siebie. Nie da, jest ten. A czy powinna się tu pojawić obok obawa? Chyba, że muszę spełnić to, pobudzić się. Zapasz kawę. Twój, jak tam już ma? Napiszę książkę z gatunku literatury faktu. Pisz. Ale szybko już tytuł. I ta dziura w mózgu. Niech będzie. Czy... Nie. To się kupię, nie. Coś innego. Myślę, że coś od... O, coś z Magdą Gessler, coś. Tajemnica Magdy Gessler. O, tak niech będzie. Tak? Mhm. Opis? Niech taki będzie jak jest. Przyjazne. O. Da? Aha, dalej nie mam tego. Nie rozumiem tej gry. Dobra, to z tym się spróbuj pogodzić, wyślij SMS-a. Okej. Okay. Teraz wylać siódme poty. A, bo dzwoni do niego. No się tutaj. Muszę ogarnąć, o co tu chodzi. Słuchaj. Żeby się nie okazało, że będę uwięziony z tym. Gdzie jest ta książka? Nie to. W ogóle ty zauważyłeś, że jak jest pisz książkę, to jest coś za duże ciąka? Tu. Faktycznie. Zero hoi. O, wyjąłem. Też chcę mu się. O. No. Jezus. O. Dobra, i teraz... Co było? Teraz... A, tutaj. Wyświetlę do akceptacji.
1500 aż. Ja chyba to po prostu tą obawę zlikwiduję po kurde nagraniu, bo już nie wiem, przez chwilę miałem normalnie, a już nie ma. Chyba, że jakaś eliksja sprawdza. No recept tych. A spróbuję tego. O, jest, dobra. W sumie to nawet nie tyle, co czuję się pewnie, co po prostu łyknij chyba tego. Nie dziwactwo. Strach precz. Strach precz. Ale spróbuję to z tym właśnie. Mam nadzieję, że to mi już nie zniknie. Okej. Okay. Podoba mi się to. No. Teraz to będzie się miało dużo cech charakteru. No. O, mam nadzieję, że taki nastrój będę mieć, bo... Kuźwa, wracam ci do łazienki. Dzwon mi z łazienki. Co to ja w ogóle zrobiłem? Aha. A gdzie ja? A dobra, ja idę. Na wyżej wieczorem zrobi się to pozbycie. Gdzie chcesz iść? Dzielnica gwiazd? Nie, gdzieś tam, gdzie jest ten, to na bazie tego Life is Strange'a. Aha, tu. No. Life is Strange... To nie tutaj. Tu. Właśnie, coś ty zrobił. To dziwnowa. Gdzie? Niech będzie klub Kaliko. Jakiś muzyczny. Może ciekawie. Z Latiusem trzeba było pójść. Znaczy, on pewnie by przyszedł, ale musiałby palasu mieć cały czas. Przecież on nie ma raczej mocy, że jest słoneczno-odporny. Słoneczno-odporny. W ogóle dawno w tym klubie nawet nie byłem. Więc nie pamiętam coś tam, co tam jest obecnie. Ale pogoda? A tu basen mają. No i oczywiście, idziesz do klubu, nikogo nie ma, oprócz balisty. Okej, okay, Brent jako ten. W ogóle już naprawili w którymś, w tej aktualizacji tą opcję, bo było popsute, że simowie się nie pojawiali, jak była ta opcja zaznaczona. I teraz normalnie się pojawiają. Chcesz coś do picia? No. Daj mi ciemne, co tam było? Ciemne? Gdzieś to było takie. O, płonąca smaczna... To? Płonąca smaczna sól, tak. Nie wiem, co to jest, ale wypiję. Brzmi ohydnie. O, już ci włosy rosną. Już mu zarost rośnie. O! To jest opcja, przynajmniej się zrywałem. Nie będę taki chamski do niego. Będę się przyjaźnić.
Su! Co ja już wkurzony? Aha. A gdzie ten idzie? Aha, gadają sobie teraz. Ktoś tu przyjdzie do tego klubu, czy nikt? Nikt nie przyjdzie, nie lubią. Nie. To może w porcie. No. Coś tu będzie. No tutaj wszyscy szwendają. Ładny nawet ten klub. No tylko to szkoda, że mało tu osób przychodzi. No bo biedny trochę taki. Mało atrakcji. Z kim ja gadam? Kto to jest? Ja go znam. Go kojarzę. A Brent, okej. Okay. Mixolog. Ty kurde pracę znalazł, gościu? Tu taką osobę wybierasz, że nie wiem jak skaleją wtedy. Zapytaj go, gdzie pracuje. Fina. Biba, de Arva. Oh, that is. Oczywiście. Arvini. Zimbabwe. Ospa? Zimbabwe? Ja też chcę do Zimbabwe. Dej. Aha, on cały czas ma tą samą pracę, dobra. Bo ja myślałem, że jak oni dostają te role na parceli, to zmieniają się zawód. On chyba trochę inaczej to działa. O, ktoś idzie. O, ktoś już wkurzony. Naoki Watanabe. Oho. Już idzie. O, też przyszedł. Chcesz coś tutaj? Ale nie umiem grać. To może lepiej się, żebym się nie kompromitował. U mnie a, śpiewać? Do wcipy. Dokładnie, co cię dostałeś? Aha, do nich. Anazook i Shurgablu. A mój sim? Shurgablu. Merkid Quinofa. Yips. Hana Kletz. Yips. Skamaj. Oh, Fina. Yipsy. O, fajnie, działa to. Na przyjaźnienie się z Bobem. Vivian to przyszło teraz. No mamy pierwsze co będzie znał pół miasta. Pogi. Buna. Wibis. O, lama kadam. Ja uważam pewnie, że Brent jest lamą. Ospa? Ospa? Nie, ja nie mam ospy. Jestem zdrowy. Chyba. Może nie na umyśle. O kurde, dużo osób. Kolejna siwa. Jezu, przeczytałem, zapytaj ulubioną miotłę. Co?
Kto tu jest? Jezu, myślałem, że to Lotario, to jakiś gęsiarz. To jest emeryt? Okej. Jaki cowboy. Ale nie wiem, czy to jest... starych ludzi? Co się stało? Właśnie ja nie wiem, czemu od tego sam jest tego przyszło. Wygląda jak jakiś sanatorium może to jest. Mnie to zastanawia, czy tak... Czemu ja go zapytałem, czy jest syreną? Nie, ja przecież chyba musiałem wanąć się. Nie wiem, czy on nie jest przypadkiem z tego otoczenia. Z końmi. Bo to jest na pewno z otoczenia z eko otoczenia. Nie obiegania w grę wideo. Oj. Higiena. Dawanie. Zostawić na chwilę w spokoju. Są w ogóle oznaczenia? Czy nie? Aha. Nie. Wysłałem twojego Sima do damskiego kibla. Czemuś ty to zrobił? Bo on nie zauważył oznaczeń. Jak mój Sim. Jezus Maria, jego nastrój. Przez 2 godziny się będzie męczyć. Dawaj szynego Drina. Chyba, że jakieś jedzenie. Myślałem, że tu więcej jest. Jezu, kolejny mecz. Co jest grane? Tak, do basenu. Z Drinem. Znaczy ludzie jak wiedzą do basenu, to już po raz ostatni. Ej, ej, kolejny... Ej, chwila, pokaż mi jego teksturę. Ej, tam się typiara teleportowała, ty nie zauważyłeś tego? Zwróciłem uwagę. Zniknęła. Ej, on używa tych nowych chyba tekstur na ciele. Mhm. Albo zostało zaaktualizowane składem tu, bo widzisz te kropki na ciele. Tego nie było. To jest nowe, tak nie było. Jakie są najdroższe? Nie ma droższych? Sekcji cukrowej. Jakiego chcesz kolejnego Drina? Woda. Ej, woda za darmo. Alkoholowa carpincha. Co? Tak, to. Dosłownie ja jak zamawiam pizzę. Capricciosa? Capricciosa? Nigdy tego nie miałem w prawie przeczytać. Capricciosa chyba. Capricciosa, faktycznie Capricciosa, ale nie pamiętam nigdy. Za dużo ci wylał. On mnie lubi. Zabajerowałem barmana. Ja pamiętam, jak w trójce gadanie do barmana było ciężkie. Już myślałem, że kolejna emerytka. A tutaj gwiazda. Myślałem, że tam dążył, on pisze to Don. A nie, Dory. Tutaj? Andrzeja Morlin, to chyba kojarzę. Wiktor Feng. Zaraz wrócimy do domu, bo już mój sim bezalkoholowa. Akurat idealny. O. Planar. Ej, podobało mi się, jak z tego moda na te interakcje, on najpierw powiedział jakąś interakcję, a później zaczął tańczyć. Zadawiał siebie. Okej, skończę. O ja walę. No z tą gołą klatą to już będzie mi dawał, kurde, napoje za darmo, nie? Wodę już daje. Kurde, ten, taki kurde fanserwis mu robię, że no. Tylko żeby ten nagle nie był zazdrosny.
kury. Ja sobie myślałem, że on cię puścił buziaka. Widzisz. Blend. Półnagi chodzę, kurde, po tym to wszystkim buziaki puszczają, tak? Dobra. Jezu. Zaraz wszyscy będą chcieli ten. I co? Co? No. Bo tu jest właśnie zauważyłem, że jak się z teamami z partii publicznej chce wyjść, to nagle Sim ma jakieś po prostu odpały problemy co chwilę. Za każdym kurde razem. Bo on akurat, ja mu teraz dałem, że wyszedł. On stał przy tym portalu i nagle nie mógł nic zrobić. By po chwili się zorientował, a siku mi się chce. Mój Sim, o ja pieprzy. Ale przynajmniej ma to, więc to sobie zrobię. Dobra. Co ja tu miałem? Okej. Czemu ja mam na... Aha, ja nie wiedziałem, że ta cecha daje tą interakcję już na cały czas mogę sprzątać. A to co dowaliłem. Super obawa przed pracą bez perspektyw. Ciebie energii jest mało. A ile ty masz tych punktów? A tam. No wiesz, co się. Może. O, jednak wróć. Wyjdź. Dopóki masz pewność siebie. O? O, znikło. O. Tak, udało się. Nice. Tylko teraz mam obawę przed pracą bez perspektywy, nie wiem o co chodzi. Michał postanawia. Zastanawia się, czekaj. Czy ta kariera daje jakieś perspektywy, co na pracy? Na temu cierpię, co to trzeba robić. Wiesz co, nie wiem, czy to nie trzeba zmienić pracy. Bo on mówi, że nie ma perspektyw, czyli po prostu się nie rozwinie w niej. Ale chociaż niech ten trzeci poziom zdobędzie. Po prostu możesz dalej pracować, ale po prostu będzie ci pewnie o wiele gorzej po prostu wskakiwała ocena. Łatwiej ci ją stracić pewnie, a gorzej będzie wskakiwała ci. Dlatego zrobię, że po tym trzecim poziomie zmienię. Wiesz, może się zdarzyć tak, że po awansie nagle on polubi tą pracę, bo wiesz, musi zmienić już ten jakby, no, rolę. No możliwe. Ja jeszcze nie miałem tego, na przykład, że udało się tą obawę usunąć. Ale z tymi cechami to już jest szaleństwo. 5 cech. No ma nie jak w trójce. O, teraz ty też dostajesz sprzątaczkę. Chcesz? Dajesz. Też będziesz mógł sprzątać. Ja zawsze myślałem, że to twojemu Simowi spod pach zielony dymek, a to z tego talerza. Już myślałem, że krzesło może też mieć. O. No. No wycieraj to, co ty robisz? Cech w panelu Simo... Aha.
Muszę później zobaczyć. Bo oni musi jakoś tego schudnego zmienić, bo może wcześniej nie kojarzę, że były dostępne te akcje sprzątania teraz na każdym przemiocie. A tu daje się dymi. Wyłączę, bo mi znowu parę autorskowaną. Tym dezynfekcyjnym pobracie. Jep. Uwielbiam te głosy Simów. A jak tu mam? Jeszcze nigdy nie gola pod prysznicem, tylko pędzej przy umywalce. Ej, nie ma to jak się goić bez usta. A ten już wyspany. Jezu, jak... Fajnie mnie tepło. Co ja tu mam? O. Gadajmy. W ogóle nie mam punktów satysfakcji. O. I don't know. Ja 700, ty masz... Ja tu, nie, ja mam 470, ty masz 715. Ja jestem pokazany, bo ty wydawałeś wszystko na te... no, na chlanie. Eliksiry. Merkid Quinofa. Oh. Yips. Simbab Krako. Skamaj. Shamabu. Quinoof. Yips. Upla? Huh? Mówię coś na temat tego, że mogę ją polubić. Widzisz? O. Miku. Kadish. No. Penerf Lazamba. Odzyskaj zapał. I w okazji dostaniesz awan w pełni, więc no. Idealnie się złączy. O. Ashquin Bikoya. Enzynuk? Mnie zastanawia, skąd ten pomysł, że te wszystkie ryby się tego... Bo jak się gada z Simem, to nagle się zidentyfikuje ryby od niego. Właśnie jest kurde głupie, nie rozumiem tego kompletnie. O, aż twój Sim dostał ból głowy od tych ryb. Odebrało smak twojej cappuccini. O, jest to odzyskać zapał. Jakiś sprzątacz, kuźwa. Wszystko się błyszczy. Dosłownie wszystko, wszędzie gwiazdeczki widzę. Ty jeszcze w domu. Już myślałem, że śmietnik też mogę wyczyścić. Nie, bo to już nawet byłoby. Połącz z tym ostatnim w sumie dam. Czyli chwila, co, jak ustawię termostat na, żeby zimno, to co, grzejnik nie będzie grzał wtedy. Więc jak to dali. Twój Sim śpi. To jest północ. No, zrobię tak, że ja spróbuję pójść do tej pracy, zobaczymy. O! Chwila! On umarł? Ej! Ej, fuck! Co się stało? Koniec rywalizacji w miejscu pracy, czy tylko zabiłeś? Nie, historie sąsiedzkie. Zabiłeś Sima! Bo są historie... Zabiłeś go!
policja ci nie udowodnisz policji w momencie, jak mieliście ze sobą walkę. A nagle on umiera, o co chodzi? Ciekawości muszę spać na chwilę zarządzanie światami. Bo przez te historie są ścieżki, czasami niektórzy Simowie w mieście nagle umierają bez powodu. To jest właśnie rozwalające. Masz to powiedzmy sąsiada, który nagle po kilku tygodniach... O! Kilku tygodniach nagle zgonuje. No, ciekawe. O! Ci adoptowali sobie. Tutaj też. Tutaj też. No, ci psa sobie wzięli. Co się stało z matką? Ej, gdzie jest ich matka? Czuda też. Porwali kosmici, mieli porwać Bellę. O. Porwali inną. Zmarł jej mąż, a ta se konia wzięła. Co to się stało? Nie, co się stało z Corientem? Ej, a od kiedy ten ladgrabów miał syna? Widzieliście syna u ladgrabów? Tak. I czy czarnoskórego kto go urodził? Nie wiem. Tutaj jest tak samo, tu. Co się stało? Ja się zaczynam bać tych ludzi. Te historie sąsiedzkie są... O! Te dwie kobitki sobie konia te wzięły. Te historie sąsiedzkie są śmieszne czasami. Straszne. Tu też konia mają. I to w sumie na wsi, to Hennefort akurat pasuje. Tu oni mieli, oni zwierzaków nie mieli. Miazwają te azjatyckie nazwiska Simów. Tutaj. Głuszko, kojarzę. Dosłownie miałem jedną znajomą, która miała takie nazwisko. Głuszko. Mhm. Sienna i Flapjack. Flapjack! Jak ten ptak z tego. Jak chyba z All House'a. Mi się bardziej Flapjack kojarzy z to ta postać tego serialu. Przygody Flapjacka. Dlatego to ja nie oglądałem, niestety. Gęsiarz? A to ten typek! Ja się zastanawiam, co to za gęsiarz? A to ten gościu z kasztoru nowego grzbietu. O! To ja też widzę u... A bo ona już była. Ona szkoła miała już dziecko. Tutaj tak samo widzę. Ej! To jest tylko pytanie. Ona urodziła dziecko, ale której czyje? Znaczy rudę, bo po ojcu. To jest trzech mężczyzn? Tak. Chyba, że to... Faktycznie, chyba, rudy to po ojcu, racja. Chyba, że to oni byli młodsi, bo trochę już na pewien czas a ta minęło. San Majshuno, co w ciąży była, ona urodziła... Weź powiedzieć do góry na chwilę. To był pies samotny. To on umarł? Niżej był pies. Po lewej. To był Itaker i Vibris, to oni są zawsze w tym... Ale on nie żyje. On tak, bo on jest zmarłym psem, on jest Aka. Jako ten w tym otoczeniu. A burmistrz Vibris jest tym jest kocim burmistrzem miasta. A bo Hekingowie to jest para, tak? Tak. Ci dwaj ten brand z tym, aha, to dlatego on się tak nie patrzył. Myślę, że podrywam. O, tutaj też adoptowali. Gwiazdy dwie. Tutaj nic się nie zmieniło. Kociara dalej ma cztery koty. Tutaj nic. Myślałem, że Władek kogoś sobie wziął. O! Pytałeś się. Dwójkę już mają. Ej, oni mają już... No dziecko na dole wygląda jak miał garba. Bo na poduszce. Ale to niemowlaki. O! Oni też? Zła miejscówka. Ci ludzie co porobili? W ogóle tam w rodzinie Ty, Bear, jaki nie? Koń? Ta rodzina Bear. Bear stanowią jak koni, w ogóle jakąś tom wróżkowego. Ale ta niebieskowłosa wygląda jak Chloe trochę. A obok to jest ten, jak ona ma? Boże, jak ona miała... Nie Max. Boże, zapomniałem i Rachel. A. Tylko się utleniła. To fajnie koń tutaj wylosował się. Pasuje do Birksenów akurat. No, tutaj... Czemu to dziecko jest białe? Nie jest białe, jest takie śniade.
Wiesz co, może wygląda jakby na bielicę ten, co się chorwało na tą taką, wiesz, że bo, albinizmo. Ale nie wiem właśnie, czy albinizm może się wygenerować na Simach, czy to jest tylko dodane, bo nie wiem właśnie, jak to jest zrobili z tym. Bo oni dodali albinizm do Simsów 4. Tak, może się wylosował. O. Kolejny koń. O, ten samotny będzie kociaka sobie wziął. To nic się nie zmieniło. Myślałem, że ja wyłączyłem u niego ten, więc... Wyłączyłem? Czy on ma na... A! Nie, babcia Murs nic nie będzie miał, bo... jak wolę, żeby on był cały czas... A teraz niech sobie będzie, bo... Ta i tak jest nieśmiertelna. Skoro zobaczę. Jak się nazywa? A to Liberty jest jej matką. Widzę właśnie. Tutaj. Muszę aż sprawdzić, o co chodzi z... Gdzie jest matka? Zobacz, czy nie ma jej w tym, w Dziwnowie. Znaczy... Aha, dobra. Ja ci mówię, tak jak w dwójce Belle porwali, zniknęła nagle, tak tutaj ta zniknęła, będziemy mieli fabułę. I mi Bob... Jak ona miała na imię? Dina. Tak? A nie Katrina? A Katrina to matka. Katrina, właśnie. Mówię, bo Dina i Nina to były siostry, nie? Dobrze myślałem. Matka zmarła. Co jest? Ale jako duch w ogóle nie była pokazana. No właśnie, bo ja jej nie znałem, ale one chyba. Tak, jest tutaj co faktycznie. Co jest? Taka ważna postać zginęła fabularna. Ale najgorsze jest to, że nigdzie nie ma nagrobka, więc nie wiadomo, gdzie jej nagrobek polazł. Utopiła się w rzece. Może nasz krwokwiat ją zjadł, my o tym nawet nie wiemy. Mam czasami wrażenie, że te historie sąsiedzkie są naprawdę za realistyczne, jeżeli nawet już zgony robią losowe. Chyba tutaj już wracam do naszych simów. Się kończy odcinek. No. Aż się boję, kto kolejny umrze. Bo już najpierw Bob? Katrina? Nie, Katrina. Z nie umarł. Wiesz co, jeżeli będzie mi na tyle wysoką przyjaźń? To... a dobra, to już z tą pracą że później. Jeżeli będziemy na tyle przyjaźni, to ja albo ty możemy poprosić żniwiarza, żeby nas wskrzesił. Ale to chyba nie będzie działać zawsze. To nawet, że zrobimy, że kupimy sobie tą studnię i ja jako duch będę. I potem będę musiał próbować na studni wskrzeszenie. Chyba, że się nauczysz ambrozję robić. Albo nie, chwila. To misja bojowa, stworzyć ambrozję i wskrzesić Katrinę. Tylko nie wiem właśnie, jakby ona miała się nagle pojawić. Nie wiem. Chcę coś sprawdzić. Do stwierdzenia. Chcę sprawdzić, że tutaj może nie. Nie ma. Tak, na błotko poszedł. No tak, nowe buty, faktycznie. Brawo, jesteś po prostu mądry. Jeszcze później do domu w tych butach wejdziesz, co? Ja już myślałem, że idę cię ochrzanić. A ty po prostu chcę pogadać, to w deszczu. Może... O, super. Ja też normalnie w deszczu. Jest jakoś przyjemnie wobec Simas poza rodziną, ale... Franz Bishoji. Gushif, we know. Yasinarb, Tamp, Jonah.
Ale szybko, historia jedna. A czekaj, co coś zrobić? Muszę tylko odblokować drzwi, żeby był dostęp. Odblokuj. Otwieraj Sima. O! To chcę. Szkoda, że ta interakcja chyba nie działa normalnie, jak Simowi stoją. Pamiętasz to? Nie. U nas zabawy na poduszki były bardziej zawzięte. A czy mam na myśli, że interakcja z dwójki? Nie. Ale naprawdę. Jak ja sobie przypomnę, jak kiedyś walczyliśmy na poduszki i poduszka poleciała tak, że się rozwaliła jeszcze ci pióra, to są po prostu hardkorowe. Cały pokój sekundę się biały zrobił. Jezu, jak można tak to zrobić? Ale bo najlepsze było to, bo ja wtedy właśnie z kuzynem ten, zrobiliśmy, wiesz, jak łóżko się ten otwiera, tylko wiesz, takie, już się otwiera, co pod spodem jest ta taka przerwa, nie? Tak, panie, no. To podnieśliśmy to i to był nasz mur. I drugi kozy rzucił poduszkę tak, trafił w ten właśnie ten od łóżka, ten nasz mur i dosłownie ja leżąc za tym murem po prostu nagle cały byłem w piórach, nie? O Jezu. To była sekunda, wszystko się białe zrobiło. Widzimy tym, odkurzaczem odkurzaliśmy wszystko. O, Samy mówi, że się podobno się przyjaźnimy. On jest naprawdę fajny. Samy chyba na ciebie ci. No chyba nie. Ja na nim nie. Możesz ją sfrendzonować. Gdzie były styl życia? O, bliskie więzi mam. A twój? O, szczęśliwy single w toku. O, zrób mi szczęśliwego singla w toku. To... Myślałem, że jak to z jakiegoś Sima. A jaką mam aspirację w ogóle życiową? W sensie, to pisarstwo? Pisarstwo. A to jeszcze te książki trzeba napisać. Tak, a ja to już nawierzę na kolejny odcinek. No, mojego Sima wyjść do pracy. A mam w ogóle to zrobił ten? Aha, czemu to nie ma ikony? Ale ciekawy bug. Aha, bo to się podwójnie pojawiło. Śmieszne. Dobra, teraz... W twoim Simie tylko to ogarniemy. Jezu, na mnie nasi Steamowie tak albo głodni, zmęczeni, sikuj się chce. O dziwo, zabawa i towarzystwo nigdy na jakoś nie narzekaliśmy. Ale dobra, to już będzie można kończyć odcinek. W sumie ciekawe, tylko zobaczę, jakie są najnowsze wydarzenia. Schmid, ty? Ionia. Bo tutaj można właśnie tym zobaczyć. A, no dziecko adoptowała. Aha! Ej, zobacz, czemu umarł. O. Bob Panka, i czemu umarł? Wybuch? Ze wściekłości chyba musiał. Tak bardzo mi, że wybuch. Ale muszę zobaczyć... Niedawno była ta woła konia. Ciekawe, chyba że tu chodzi o... Bo ten koń to sobie reinkarnacja Boba. A to ona też, czy ona też, że ze wściekłości. Zdenerwowała, że wybuchła. Albo wybuchli obydwoje w jakiejś bombie. W tym samym czasie. Może on wybuchł, a ona dostała od tego wybuchu. Pogadaj ze sobą.
Nie wiem, się wydaje, że to ty podłożyłeś mu bombę, nie? Bo mieliście spinę w pracy i podłożyłeś bombę, a akurat Katrina była obok, jak otworzyłeś tą bombę, jak otworzył tą bombę. I dostała rykoszetem. Może. No dobra, można na to kończyć. Która jest godzina, bo już nie zwróciłem uwagi. Mam nadzieję, że coś czujesz, ten odcinek może trochę trwać. To było na tyle w tym odcinku. W kolejnym nie wiemy, co się będzie działo. Nie mam pomysłu na kolejny odcinek. Coś się wymyśli. Przynajmniej dobrze, nie mam już tej obawy głupiej z tym, bo przez 4 odcinki się męczyłem z nią. No. Zapiszę. To było na tyle w tym odcinku. Był z nami dzisiaj Nexonic. Byłem dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych Simsiolach. Hej. Żegnasz się? Hejo. Hejo.